Wejście w relację z kobietą second hand to żadna sztuka. Witam. Dzisiaj powiem Ci o tym, że kobietę do stałej relacji powinieneś ogarniać w sytuacji, w której ona jest na szczycie popularności. No i przykładowo mamy taką sytuację, w której no, dziewczyna, niech to będzie miała z 18 lat, jest przepiękna. Każdy za nią lata, po prostu tłumy. Gdzie nie przejdzie, to zaraz każdy do niej zagaduje. No to zobacz, jeśli ty zdobędziesz taką dziewczynę, jeśli ty przykładowo wejdziesz z nią w stałą relację, no to powiem ci tak, jest to, jakby to powiedzieć, najszczersza relacja, jakiej mógłbyś być. No bo zobacz, jeśli przykładowo dziewczyna już ma ogromny przebieg, no nie, już gdzieś tam czuje, że już jest próchnem, że już jej najlepsze dni piękna popularności minęły i ty przykładowo zagadujesz do takiej laski, no to jest tak zwany odpad, no nie? No to tak jakby ktoś kupił sobie nowe auto, zakatował go, zajeździłby go, no nie? I tak dalej. I ci przykładowo takie zajechane po 5 latach oddaje, no nie? No to jaka to jest sztuka? No żadna, no nie? To jest oznaka gdzieś tam dalej twojej słabości, rozumiesz? No bo w sytuacji, w której dziewczyna jest no najbardziej popularna i wybrała no właśnie ciebie po prostu, że lata za tobą, że po prostu jesteś dla niej tym jedynym i tak dalej, no to jest to najczystsze i najlepsze uczucie, jest to najlepsza relacja, związek, jaki mógłby by cię spotkać. Jeśli jeszcze jest to dziewica, to już w ogóle, to takiej kobiety się szuka ze świeczką. To jest właśnie sens uwodzenia. Ty właśnie szukasz takich kobiet, no nie? Ty wtedy jesteś naprawdę prawdziwym samcem, rozumiesz? A nie, że przykładowo laska z kimś tam była, ktoś ją zostawił i ty przychodzisz, no nie? I jesteś takim plastrem, zapchaj dziurą, no nie? Albo przykładowo dziewczyna kiedyś tam była super piękna, no i ty ją poznajesz i gdzieś tam ma już 25 lat, już czuje, że się starzeje, już to nie jest to, co kiedyś, już na imprezy tak ją nie zapraszają. Przebieg ma gdzieś tam z 10-15 typów, no nie? I ty przykładowo, o, zadowolony, że jesteś w relacji z taką piękną dziewczyną. No tak naprawdę jesteś takim wrakiem, rozumiesz? Ona to była super z 10 lat temu, no nie 10, jak miała 18 lat, no nie? 7. Pomyłka w liczeniu. Rozumiesz? Więc tak powinieneś myśleć, ty powinieneś tak myśleć, ty powinieneś brać laski, których przykładowo, no, nieliczni tylko mogą dosiąść, no nie? To tak jakbyś, zobacz, to jest najlepszy teraz pozór. Wyobraź sobie, że masz jakiegoś mistrza olimpijskiego, no nie, który biega, który po prostu biega, był numer jeden, no nie, nikt go gdzieś tam nie mógł dogonić. No i przykładowo ten mistrz się zestarzał, no nie, już jest takim dziadkiem, no nie, a ty gdzieś tam jesteś młodszy dużo od niego i słuchaj, pokonałem cię, no nie, gdzieś tam przykładowo chcesz się z nim przebiec, ścigasz się i rozwaliłeś go i o, jesteś słaby, pokonałem cię, no nie, no to jest oznaka słabości, co to ma być, no nie? Trzeba było do niego wyskoczyć, gdy on był na topie, no nie? Gdy był na topie, gdy był najlepszy, wtedy. I wiele osób właśnie tego nie rozumie, bo gdzieś tam się jara, że o, mam super laskę, zobaczcie, patrzcie i tak dalej. Tylko, że wiesz, jak ta laska już miała iluś tam gości, no nie, no to ty jesteś takim, no mówię, słabiakiem, któremu się, jakby to powiedzieć, trafiła ślepej kurze ziarko, no nie? Z odzysku, no nie? Z drugiej ręki, second hand, panienka. I się cieszysz przykładowo, że masz taką, no nie? Gdyby była przykładowo na topie i tak dalej, to na pewno na ciebie by nie spojrzała, rozumiesz? Tak samo zobacz, no laska przykładowo ma dziecko i tak dalej. No i zobacz, i ty się cieszysz, że ją ogarnąłeś i tak dalej. No ale to już też jest second hand, panienka. Rozumiesz? Dlatego zawsze szukaj takich najlepszych, topowych dziewczyn, ja za to mówię, a nie takie gdzieś tam przeorane, zajechane, z dużymi przebiegami.
To jaka to, jaka tu wtedy z ciebie gdzieś tam no, umiejętności z ciebie wychodzą? No żadne, no nie, no to wiesz, jak ten na przykład biegasz, no to już nie ma siły, czy gdzieś tam miał wypadek jakiś i tak dalej, i pobiegasz do niego i gdzieś tam, o, jestem lepszy i tak dalej, no to śmiech na sali, dalej jesteś słabym, rozumiesz? Dalej jesteś słaby. Mierz zawsze wysoko, rywalizuj przykładowo z najlepszymi. A nie, że przykładowo laska cię odrzuciła i tak dalej, ty później czekasz, aż ona, nie wiem, piątkę dzieci będzie miała, gościu ją zostawi i ty wtedy wjeżdżasz. No nie, no to co to ma być? No amatorka. Tak właśnie działają słabi. Czekają czasem po prostu, jak ta dziewczyna gdzieś tam nie wyjdzie z facetem czy coś i będzie wiadomo, w takim zaoraniu, będzie taka smutna, będzie taka. I przychodzi taki pocieszyciel i wykorzystuje, no nie? No to jest taka amatorka, no nie? Naprawdę. Dlatego powiem ci tak, no zobacz, no najlepsze laski to zawsze powtarzam dziewice, bo tutaj to wymiatasz, no nie? Jeśli nikogo gdzieś tam przed tobą nie było i laska jest super, mega top, no nie? No to wow. Tu masz skille. To jesteś prawdziwym samcem, rozumiesz? Pokonałeś wszystkich. Boom. Albo druga strona medalu. Laska była pasztetem i tak dalej. Nikt jej nie chce, ale że przykładowo zrobiła sobie operacje plastyczne, powiększyła sobie biust o gdzieś tam 5 rozmiarów i tak dalej. Teraz wygląda jak taka seks bomba i przykładowo ty do niej zagadujesz teraz i przykładowo no cieszy się, że ło, jako super, no nie? No ona dalej jest brzydka, rozumiesz? Tylko że ma pod sobą silikon, no nie? Silikon, botoks i tak dalej. Dalej jest brzydka. No to żadne gdzieś tam wyzwanie, rozumiesz? Ty musisz po prostu zgarniać dziewczyny, które są na topie popularności, czyli po prostu każdy gdzieś zagaduje, każdy gdzieś tam chce tą dziewczynę, bo jest po prostu super ponadprzeciętnej urody i no każdy o takiej marzy, rozumiesz? Że masz super dziewczynę i tutaj jeszcze jest dziewictwo tracie tylko dla ciebie, rozumiesz? Wow! To jest skill. To jest pokazanie, że jesteś prawdziwym samcem, że jesteś prawdziwym facetem, rozumiesz? Dlatego dla mnie, no kobieta, która ma gdzieś tam już trzech partnerów, to już jest dla mnie skreślona, bo zobacz, jaka to jest sprawdzian moich umiejętności? No żadnych, to ja w ogóle, no przestań, trzech gości przede mną było i tak dalej, ja podchodzę, to człowieku, to ja się w ogóle nawet nie staram, no nie? To ona ma się starać, no przestań. To już jest po prostu zajechana laska. Rozumiesz? No proste, zobacz, no idziesz do salonu, kupujesz nowe auto, no nie? To jest coś. A nie, że gdzieś tam szukasz po złomie i tak dalej, później gdzieś tam wyjeżdżasz na miasto, o, zobaczcie, mam tego. No nie, to dalej będzie takie, mówię, to tak słabi pompują sobie ego. Że gdzieś tam na wyprzedaży, czy gdzieś tam znaleźli coś super taniego, coś co po prostu kiedyś było drogie i tak dalej, jakieś używane, gdzieś tam tutaj wyklepali tu tego i po prostu i teraz myślą, że są po prostu panami świata. No, nie, no ale tak nie jest, to no, nie dalej są słabi, rozumiesz? Dalej są słabi, dalej nie potrafią sobie ogarnąć nowego tego auta. To jest takie proste. Albo przykładowo grasz w jakąś grę, no nie? No bądź na przykład tym najlepszym, gdzie gra była najbardziej popularna, no nie? A nie w sytuacji, gdzie już nikt w tą grę nie gra i ty jesteś najlepszy, no nie? No nie. No to już wszystko, wiesz. Śmiech na sali. Dlatego, no mówię, bierz się tylko za takie dziewczyny, które są na szczycie popularności, a nie takie, które już wygasły, no nie? Naprawdę, po pewnym czasie dziewczyna już się zdaje gdzieś tam sprawę, że już no, nie jest tak atrakcyjna, jak była kiedyś i ona po prostu udając i tak dalej, no szuka takiego frajerka, no nie? Naprawdę, dlatego dziewczyny zaczęły z dużym przebiegiem ogromnym, no, szukają najlepiej takich prawiczków, bo tylko gdzieś tam oni są w stanie gdzieś tam, no jakby to powiedzieć, sfrajerzyć się, że on przy niej będzie, zakocha się, pierwsze uczucie i tak dalej i to one też tak, jakby to powiedzieć, manipulują takimi gośćmi, no nie? Dlatego po pierwsze uważaj, po drugie,
No, tylko te najlepsze, rozumiesz? Tylko te najlepsze. I mówię, po pewnym wieku kobiet, w pewnym wieku już nie ma tych lasek, no. To jest właśnie już, ja, zobacz, no, gdybym ja podszedł do jakiejś trzydziestolatki, no nie, podchodzę do jakiejś trzydziechy, do starej babci, no nie, zagaduję, no i nawet jeśli ona byłaby super seks bombą i tak dalej, i nawet jeśli przykładowo bym ją se ogarnął, bym się z nią przespał, to dla mnie to i tak jest, ona jest amatorka, to już jest laska z second hand, no nie. Zero skilli, zero po prostu jakichś moich umiejętności. Ja tutaj w ogóle. To na wakacjach, no nie? Wywalam nogi i dobra, staraj się, no nie? Bo ty już jesteś po dużym przebiegu, no to ona mi powinna dziękować, że ja do niej zagadałem, rozumiesz? Ona powinna się cieszyć, dlatego widzisz, im starsze są dziewczyny, tym jest dużo łatwiej, no nie? To już w ogóle. Bo ona bierze to, co już jest, no nie? No, zobacz, no, idzie taka dziewczyna z trójką dzieci, no nie? No i co, zagadałbyś do takiej? No przestań. Na co mi taka? Idą jakieś fajne, seksowne, młode laski i tak dalej. Osiemnachy, dziewiętnachy, super hot, no nie? Ruszają się jeszcze jak dziewice, no nie, no to wow, teraz wjeżdżaj, to jest właśnie pokazanie swoich umiejętności, no nie, naprawdę, a nie, że idziesz do jakiejś baby, która już przykładowo pół osiedla ją wystukało i tak dalej i ty, o, zaliczyłem, panowie, te, no wszyscy ją zaliczyli, no nie. I dużo właśnie takich słabiaków, no, daje się tak, no, wrobić, no nie? Dlatego mówię, bierz się za te takie młodsze, które są w kwiecie wieku, top of the top, i wtedy zobaczysz, że to, co mówię, będzie działało, no nie? Bo tam wszyscy się przymilają i tak dalej, a takie laski chcą po prostu prawdziwych samców, no nie? A taka laska. Ty już widzisz, na przykład kobieta gracz, no nie? No to nie jest tak, że kobieta gracz już jest gdzieś tam od młodego wieku. No nie, to jest w pewnym wieku, bo to musiał być jakiś proces, rozumiesz? Więc trafiając na dziewczyny gdzieś tam powyżej 22 roku życia, no to już możesz trafić na bardzo dużo kobiet gracz, no nie? Im gdzieś tam dziewczyna młodsza, no tym mniejsze prawdopodobieństwo. No zawsze wszystko przemawia za tym, że te najlepsze dziewczyny są, no, w pewnych przedziałach, rozumiesz? Wtedy masz szansę na stworzenie super fajnej relacji. Naprawdę. Dlatego, no, pomyśl o tym i do dzieła. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.